Wysoki Senacie, szanowni goście, drodzy pracownicy, studenci i absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Szanowni Państwo, mam przyjemność powitać Państwa w szczególnym dniu dla środowiska naszej uczelni. Podniosła atmosfera naszego spotkania związana jest z uroczystą już 69. inauguracją roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest to, jak zawsze, wydarzenie radosne i świąteczne dla braci akademickiej. Nabiera ono szczególnej rangi także dlatego, że będziemy świadkami przeprowadzenia najdostojniejszego ceremoniału akademickiego nadania godności doktora honoris causa naszej Alma Matris. Wysoki Senat naszej Akademii w dniu 25 czerwca 2015 roku, kierując się ogromnymi osiągnięciami i zasługami dla nauk o kulturze fizycznej, dorobkiem publikatorskim, zasługami dla rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie oraz zasługami dla naszej szkoły, a także wspaniałą osobowością pana profesora Jerzego Smorawińskiego, podjął uchwałę nadającą mu tytuł doktora honoris causa. Drodzy zebrani, moje tegoroczne wystąpienie inauguracyjne jest szczególne, gdyż jest ostatnim, jakie wygłaszam w trakcie dwóch kadencji sprawowania funkcji rektora naszej Akademii. Jednak jego treść nie będzie odbiegała od przyjętych standardów, dlatego przedstawię Państwu skrótowo najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej Alma Matris w roku akademickim 2014-2015. Był to kolejny rok realizacji zadań nakreślonych w przyjętej przez Wysoki Senat strategii rozwoju Akademii na lata 2012-2020. Rok, który potwierdził znaczącą rolę naszej szkoły na ogólnopolskim rynku edukacyjnym. W każdym z obszarów naszego funkcjonowania zrobiliśmy kolejny wyraźny krok w dążeniu do osiągania naszych strategicznych celów. Szczególnie godnym podkreślenia jest to, iż mimo wielu trudności ekonomicznych odczuwanych w kraju, nie tylko przez środowiska akademickie, udało nam się osiągnąć pełną stabilizację finansową i organizacyjną. Nasze osiągnięcia w wypełnianiu wszystkich zadań statutowych docenione zostały w ogólnopolskim środowisku akademickim. Po raz czwarty z rzędu zostaliśmy zwycięzcami rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 w kategorii Akademii Wychowania Fizycznego. Natomiast drugi raz z rzędu zdobyliśmy najwyższy certyfikat Primus w ogólnopolskim konkursie programu certyfikacji szkół wyższych Uczelnia Liderów. Podstawą tych wyróżnień była suma różnych osiągnięć działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Doceniając także wysoki poziom i osiągnięcia naszych bratnich uczelni wychowania fizycznego, jesteśmy dumni z tych wyróżnień. Ostatnie lata są szczególnie trudne dla większości szkół wyższych w zakresie działalności dydaktycznej. Ogromna konkurencja na rynku edukacyjnym, trudności finansowe oraz zmniejszające się zainteresowanie studiami wyższymi zmusza wiele ośrodków do ograniczania działalności dydaktycznej. Ostatni rok w naszej Akademii nie przyniósł nam takich problemów, a dzięki uzyskaniu zgody Ministerstwa na przyjęcie na pierwszy rok studiów większej o 7,5% w stosunku do roku ubiegłego liczby kandydatów, tegoroczna rekrutacja jest rekordowa w historii uczelni. Jednak struktura liczby przyjętych na poszczególne kierunki studiów wskazuje na konieczność podejmowania zmian w ofercie edukacyjnej poszczególnych wydziałów. Zmiany takie staramy się wprowadzać stosownie do potrzeb systematycznie. W ostatnim roku utworzone zostały dwa nowe kierunki studiów, ale nie zawsze udaje się w pełni trafić w oczekiwania kandydatów na studentów. Stąd też wymagana jest w tym zakresie ciągła aktywność władz dziekańskich poszczególnych wydziałów. Ważnymi wydarzeniami działalności dydaktycznej Akademii były kontrole zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziałach Wychowania Fizycznego oraz Nauk o Sporcie. Obie akredytacje zakończyły się pozytywnymi sukcesami, za co serdecznie dziękuję i gratuluję dziekanom wydziałów. Szczególnie istotną była dla nas ta na Wydziale Nauk o Sporcie, gdyż jej wynik umożliwia wszczęcie postępowania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. Procedury te władze wydziału uruchomią jeszcze w tym roku kalendarzowym. Aktualny stan dydaktyki w liczbach wygląda następująco. Łącznie w ostatnim roku studiowało w naszej Akademii prawie 4,5 tysiąca studentów. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie ukończyło ponad 1100 absolwentów.
studiach w Uniwersytecie Trzeciego Wieku naszej Akademii brało udział blisko 140 studentów seniorów. W różnych formach kursów i studiach podyplomowych uczestniczyło około 600 słuchaczy Centrum Doskonalenia Kadr. Rekrutacja kandydatów na rok 2015-2016 zapewniła nam 1900 nowych studentów na poszczególnych kierunkach i formach studiów. Ostatni rok przyniósł naszej Akademii bardzo spektakularny sukces w działalności naukowej, jakim było uzyskanie przez pana profesora Andrzeja Pawłuckiego Nagrody Ministra i Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa. Wagę tego wyróżnienia podkreśla fakt, iż nadawane jest ono jedynie w trzech równorzędnych kategoriach. Ważnymi wyróżnieniami naszych pracowników były również złoty medal dla zespołu badawczego, w którym uczestniczył profesor dr habilitowany Piotr Dzięgiel, przyznany podczas targu wynalazczości badań naukowych i nowych technologii w Brukseli za opracowanie nowej technologii określania ekspresji genów w komórkach nowotworowych piersi. Nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe otrzymała pani dr habilitowana Katarzyna Kisiel-Sajewicz, profesor naszej Akademii. Serdecznie wszystkim państwu gratuluję. W minionym roku odnotowaliśmy również dobre wyniki działalności badawczo-publikatorskiej i promocji kadr naukowych. Na obu wydziałach posiadających uprawnienia nadano 26 stopni doktora nauk kultury fizycznej, 1 stopień doktora habilitowanego oraz wszczęto 4 postępowania habilitacyjne. Pracownicy Akademii realizowali 11 projektów badawczych o łącznej wartości blisko 4 700 000 zł. Prowadzono również 84 tematy w ramach badań statutowych i 34 w ramach działalności młodych naukowców i doktorantów na łączną wartość sięgającą 1 100 000 zł. W ich konsekwencji opublikowano 411 publikacji, w tym 65 w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem Impact Factor o sumarycznej jego wartości 83 punkty. Łączna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła blisko 2500 punktów. Uczelnia była również organizatorem 5 dużych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych oraz wielu mniejszych spotkań naukowych, podczas których nasi pracownicy mogli prezentować wyniki swoich badań. Ich publikacja możliwa jest w jednym z 4 periodyków naukowych prowadzonych przez uczelnię. Ważnym elementem rozwoju naukowego Akademii są nasze pracownie naukowo-badawcze, z których 6 posiada aktualny certyfikat jakości ISO 9001-2001. W poprzednim roku rozpoczęliśmy kilkuletni proces scalania ich wydziałowe laboratoria, którego zakończenie planowane jest w nadchodzącej następnej kadencji utworzeniem Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego Akademii. Szanowni Państwo, jednym z bardzo ważnych zadań statutowych naszej uczelni jest działanie na rzecz popularyzacji sportu wyczynowego oraz rekreacji duchowej. Popularyzację i wspieranie sportu wyczynowego już od lat prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze, poprzez nadzór merytoryczny i pomoc organizacyjną klubowi AZSW Wrocław, którego najwybitniejsi sportowcy są naszymi studentami, a trenerzy naszymi nauczycielami akademickimi. Z ogromną radością nasze środowisko przyjmuje nie tylko ich sukcesy sportowe. Cieszymy się także z dynamicznego rozwoju organizacyjnego klubu, za który serdecznie dziękuję i gratuluję prezesowi klubu, profesorowi Andrzejowi Rokicie. Drugi nurt wspierania sportu wiąże się z pomocą w łączeniu kariery sportowej ze studiami naszym studentom, którzy są członkami także innych klubów sportowych. Staramy się wykorzystywać wszelkie formalne możliwości, aby mogli oni studiować i z powodzeniem kończyć studia w trakcie kariery zawodniczej. W minionym roku nasi studenci sportowcy odnieśli wiele sukcesów. W tym miejscu chcę wymienić jedynie kilka z nich. Niewątpliwie należą do nich. Udział w Uniwersytecie Gwangju zakończony zdobyciem 2 złotych medali przez Joannę Linkiewicz indywidualnie w biegu na 400 metrów przez płotki, w biegu sztafetowym 4x400 metrów oraz brązowych medali przez Roberta Sobere w skoku otyczce i Rafała Omelko w sztafecie 4x400 metrów. Start w halowych Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce uwieńczony zdobyciem srebrnych medali przez Łukasza Krawczuka oraz Rafała Omelko w sztafecie 4x400 metrów, brązowych medali przez Joannę Linkiewicz w sztafecie 4x400 metrów oraz Rafała Omelko w biegu na 400 metrów. Także udział naszych przedstawicieli sportu walki w Mistrzostwach Europy i Pucharach Świata okraszony brązowymi medalami Mistrzostw Europy w K1 oraz złotymi medalami w Pucharach Świata w K1 zdobytymi przez Małgorzatę Dymus oraz Różę Gumienną i brązowym medalem w Pucharze Świata K1 zdobyty przez Adriana Krauzowicza. Poza tym nasi studenci zdobyli wiele medali zawodów rangi Mistrzostw Polski, co również jest podstawą naszej satysfakcji i dumy. Bardzo istotnym obszarem naszej działalności jest również propagowanie rekreacji duchowej
wśród nie tylko studentów, ale i jak najszerszej rzeszy mieszkańców Wrocławia i regionu. Uczelnia tradycyjnie już organizowała lub była współorganizatorem wielu imprez środowiskowych, takie jak coroczne imprezy Przewieźć się na Olimpijskim, Onkoigrzyska czy Maraton Wrocław, cieszące się renomą również poza granicami naszego kraju. Z roku na rok bierze w nich udział coraz więcej uczestników, również z zagranic. Studenci naszej uczelni uzyskują sukces nie tylko w sporcie, ale też w edukacji, działalności naukowej i kulturalnej. Nasi studenci uzyskiwali bardzo dobre wyniki w studiach, co znalazło uznanie odzwierciedlone w stypendiach ministra przyznanych Amelii Katerli, Łukaszowi Krawczukowi, Joannie Linkiewicz, Magdalenie Nowakowskiej i Rafałowi Omelko. Jak co roku studenci odnosili wiele sukcesów w działalności studenckich towarzystw naukowych, a nasz wspaniały zespół pieśni i tańca Kalina oklaskiwany był na wielu scenach w Polsce i za jej granicami. Godna jest również podkreślenia dynamicznie rozwijająca się wymiana studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Cieszymy się zwłaszcza ze stale rosnącej liczby studentów obcokrajowców podejmujących edukację w naszej Akademii. Drodzy zebrani, miniony rok był kolejnym udanym okresem pod względem organizacyjno-gospodarczym. Najważniejszym wydarzeniem w tym zakresie było uwieńczenie sukcesem wieloletniej realizacji programu likwidacji deficytu budżetowego naszej Akademii. Postępujące od wielu lat, w tym również w tym roku, ograniczanie przez Ministerstwo dotacji stacjonarnej na działalność uczelni w powiązaniu ze stałym zwiększaniem się liczby studentów oraz wzrostem ceny utrzymania bazy materialnej i kadrowej, podobnie jak w zdecydowanej większości szkół wyższych, na szereg lat zachwiało stabilnością finansową Akademii. Jednak dzięki ogromnemu wysiłkowi całego środowiska naszej uczelni podczas realizacji programu naprawczego zapoczątkowanego jeszcze w kadencji rektora Tadeusza Koszczyca możemy kolejny rok zamknąć finanse szkoły wzrastającym wynikiem dodatnim. Dziś możemy mówić o stabilizacji i dobrych perspektywach ekonomicznych. Nasza wewnętrzna restrukturyzacja zatrudnienia, zmiany organizacyjno-programowe oraz zakończenie trzyletniego ministerialnego programu podwyżek wynagrodzeń w środowiskach akademickich pozwalają dziś naszym nauczycielom i pracownikom administracji z optymizmem patrzeć na kolejne lata naszego funkcjonowania. Za te wspólne działania i trud bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jednak dzisiejszy dobry stan Akademii nie może nas sprowokować do samozadowolenia i stagnacji. Sukces w zmaganiach organizacyjno-ekonomicznych podobny jest do mistrzostwa sportowego, przynajmniej trochę. Zdobywa się je bardzo trudno, ale zdecydowanie trudny jest zdobyty tytuł obronić w kolejnych startach. Konkurencja doskonali się i dąży do pokonania mistrza. Konkurencją w zmaganiach ekonomicznych szkoły wyższej są nie tylko inne szkoły. Konkurencja to przede wszystkim dynamizm i nieprzewidywalność sytuacji w otoczeniu społecznym, politycznym, prawnym i w efekcie ekonomicznym. Władze Akademii, służby administracyjne i wszyscy pracownicy, również i studenci, cała nasza społeczność musi zatem nadal prowadzić intensywne działania skierowane na kontynuację naszego sukcesu. Tym bardziej, że po minionych trudnych latach walki o ten sukces wcale nie nadchodzą lata spokojnej prosperity. Jesień tego roku może przynieść nam wyraźne zmiany na poziomie zarządzania krajem. Co mogą one oznaczać dla sytuacji naszej Akademii i całego systemu edukacji akademickiej, nie wie dziś nikt. Oby nie zaburzyły one naszego dotychczasowego funkcjonowania i nie przekreśliły wyników naszego dotychczasowego wspólnego trudu. Nadchodzący rok kalendarzowy na pewno przyniesie nam zmiany we władzach Akademii. Zbliżamy się do okresu wyborów na nową kadencję w latach 2016-2020. Wybory te są tak samo znaczące dla Akademii, jak jesienne wybory parlamentarne naszego kraju. Dlatego proszę Państwa, wszystkich członków społeczności Akademii Wychowania we Wrocławiu o bardzo poważne podejście do naszych praw i obowiązków związanych z procedurami wyborczymi. Niech nasze zachowania będą zgodne z duchem akademickości naszego środowiska, a podejmowane decyzje będą miały na uwadze tylko dobro naszej Alma Matris. Poza wyborami władz na nową kadencję, w przyszłym roku akademickim będziemy świadkami jeszcze jednego bardzo ważnego wydarzenia. Będą nim obchody jubileuszu 70-lecia naszej uczelni. Powołany przeze mnie Komitet Organizacyjny już od 2 lat przy wsparciu Stowarzyszenia Absolwentów oraz Konwentu Akademii prowadzi wzmożone przygotowania do tych uroczystości, które połączone będą z obchodami święta uczelni. Proszę wszystkich Państwa o zaangażowanie i wsparcie w realizacji tego bardzo dużego i trudnego przedsięwzięcia. Jak wspomniałem na wstępie, jest to moje ostatnie wystąpienie inauguracyjne. Za rok przypadnie mi w udziale jedynie przekazanie władzy rektorskiej kolejnemu rektorowi.
Akademii. Mam nadzieję, ale i głębokie przekonanie, że mój następca i jego kolegium oraz nowi dziekani i ich kolegia będą z całą odpowiedzialnością walczyć o interesy Akademii. Na zakończenie, jak co roku, chcę życzyć wszystkim Państwu, pracownikom, studentom i wszystkim sympatykom naszej uczelni samych sukcesów i zadowolenia w nowym roku akademickim. Chcę także prosić o pełne zaangażowanie i pomoc w realizacji kolejnych zadań prowadzących do wyznaczonych celów i służących rozwojowi naszej słodecznej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wysoki Senacie, drodzy studenci i pracownicy, szanowni Państwo, rok akademicki 2015-2016 uważam za otwarty. Quod bonum felix faustum fortunatumque sit. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Bardzo dziękuję, że mogę w tym niezwykle uroczystym i ważnym dniu być wspólnie z Państwem. Dziękuję szczególnie za to, co miało miejsce kilka godzin temu, gdzie Związek Piłki Ręcznej w Polsce podpisał umowę z Akademią na współpracę w kształceniu kadr dla potrzeb piłki ręcznej, potrzeb polskiego sportu. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia działań piłki ręcznej, jakie miało miejsce wcześniej. To właśnie tutaj członkowie naszej pierwszej reprezentacji, którzy zdobyli w ciągu ostatnich lat medale mistrzostw świata, mają możliwość studiów, zdobycia tytułów, stworzenia warunków do dalszej pracy. Dziękuję za pomoc i wsparcie na rzecz klubu Akademickiego Związku Sportowego, gdzie działa drużyna piłki ręcznej. Dziękuję za pomoc i wsparcie w programie, który uruchamiamy, piłka ręczna, centra w szkołach różnych szczebli. To porozumienie daje nam taką nadzieję, że będziemy mogli wspólnie wnieść wiele dla rozwoju polskiego sportu, ruchu olimpijskiego. Jest to ogromna szansa zbliżenia uczelni do praktyki życia sportowego. My jako związek będziemy starali się wprowadzać w nurt kształcenia najwybitniejszych przedstawicieli tej dyscypliny z świata, z Europy. Chciałbym również, panie rektorze, podziękować panu za pomoc w stworzeniu warunków
skończenia studiów, studiowania wybitnym sportowcom, członkom ruchu olimpijskiego, tym, którzy są naszymi nadziejami na przyszłość. To jest nasza ogromna szansa. My staramy się, żeby pozycja polskiego sportu w ruchu międzynarodowym była jak najwyższa. Jest nam coraz trudniej i musimy wokół sportu mieć coraz więcej przyjaciół, tych, którzy nas wspierają. Ja cieszę się, że jestem również dzisiaj z wami, bo jest to wielka uroczystość dla rektora mojej uczelni, którą skończyłem, i chciałbym Senatowi podziękować za to wielkie wyróżnienie rektora, profesora tej uczelni, która jest mnie bardzo bliska. Życzę wszystkim, abyśmy spotykali się na imprezach najwyższej rangi. Ja przypomnę, że właśnie we Wrocławiu odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej 2016, World Games 2017, że przed nami wiele imprez, gdzie społeczność akademicka nam pomaga i nas wspiera. Dziękuję, panie rektorze, za wszystko, co pan zrobił. To jest ostatnie pańskie spotkanie i życzę i dziękuję wszystkim, którzy reprezentują władze Akademii i ustępują, a nowym władzom mam nadzieję, że będę mógł życzyć, aby kontynuowali te piękne tradycje. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich panu prezesowi Komitetu Olimpijskiego za dobre słowo, za ważne dla nas słowa. Dziękuję za dzisiejsze, wcześniejsze podpisanie porozumienia, które dla nas jest równie ważne. Dziękuję za pana łaskawą obecność wśród nas. Przystępujemy do uroczystego aktu immatrykulacji. Proszę powtarzać słowa ślubowania. Wstępując do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ślubuję uroczyście zdobywać wiedzę i umiejętności, postępować zgodnie z prawem, tradycją i obyczajami akademickimi, dbać o dobre imię Akademii i godność studenta. Dziękuję. W imieniu całej braci studenckiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pragnę wszystkich państwa serdecznie powitać na dzisiejszej inauguracji. Jestem ogromnie dumny, stojąc tu dziś przed państwem jako przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego już po raz czwarty najlepszej Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Ubiegły rok akademicki przyniósł nam wiele zmian. Wybory nowych władz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego zapoczątkowały nowe działania na rzecz studentów naszej uczelni. Już od samego początku postanowiliśmy dać z siebie jak najwięcej. Bardzo cieszy mnie fakt, że nasz samorząd aktywnie współpracuje z innymi wrocławskimi uczelniami. Między innymi dzięki Wrocławskiej Inicjatywie Samorządów Studenckich. Cieszę się również, że z całych sił działamy na Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, zrzeszającej wszystkie AWF-y w Polsce. Ponadto przy każdej okazji staramy się dołożyć swoją cegiełkę przy tworzeniu stanowisk uczelni wyższych, wspierając wszystkie różnego rodzaju akcje Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończyliśmy ubiegły rok pełni zadowoleni i dumni, że sprostaliśmy wszystkim wymaganiom, jakie przed nami postawiono. Bal sportowca, Ekiden, AWF-alia czy akcje krwiodawstwa przeprowadzone dla ratowania ludzkiego życia to tylko kilka przedsięwzięć z bardzo długiej listy, które udało nam się w tym roku przeprowadzić. Czuję się również w obowiązku podziękować wszystkim
osobom, które pomogły nam stworzyć przy naszym akademiku Centrum Kultury Akademickiej. Nie udałoby nam się to, gdyby nie władze naszej uczelni, które pokazały, że to właśnie studenci są niezwykle ważnym filarem wrocławskiego AWF-u i że warto w nich inwestować, tworząc miejsce, do którego zawsze chętnie będziemy wracać. Dlatego raz jeszcze za to dziękuję. Dziś stajemy u progu nowego roku akademickiego, pełni sił i otwartych umysłów. Tak, aby przez najbliższe 10 miesięcy móc zaspokoić wszystkie oczekiwania studentów naszej słonecznej uczelni. Zarówno ja, jak i moi koledzy i koleżanki zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynający się nowy rok akademicki przyniesie naszej Alma Mater wiele zmian. Jesteśmy świadomi, że ten rok zamknie pewien bardzo dobry etap w historii wrocławskiego AWF-u. Ale tylko po to, by otworzyć jeszcze niezapisane karty. I już dziś jestem przekonany, że niezależnie od tego, co nastąpi, wspólnie będziemy je zapełniać, tworząc najlepszą Akademię Wychowania Fizycznego w Polsce. Szanowni Państwo, chciałbym życzyć władzom naszej uczelni samych dobrych decyzji, kadrze nauczycielskiej, sukcesów w dalszej pracy, ale także wiele cierpliwości i wyrozumiałości dla wszystkich studentów. Wam natomiast, drodzy koledzy i koleżanki, pragnę życzyć ogromnej wytrwałości w studiowaniu, ponieważ dążenie do wiedzy nie jest rzeczą prostą. To ciągła walka z samym sobą i własnymi słabościami. Dlatego właśnie dziś życzę wam, abyście zawsze tę walkę wygrywali. Wrocław, w mojej opinii, to najpiękniejsze miasto, w którym można studiować. I jestem pewien, że od dziś już na zawsze wasze serca będą wracały tutaj, do Wrocławia i do naszego słonecznego AWF-u. Dziękuję. W roku akademickim 2014-2015 studia ukończyło ponad 1100 studentów na Wydziale Wychowania Fizycznego, Wydziale Fizjoterapii i Wydziale Nauk o Sporcie. O wręczenie dyplomów proszę dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, panią profesor dr habilitowaną Krystynę Zaton, dziekana Wydziału Fizjoterapii, panią profesor dr habilitowaną Ewę Demczuk-Włodarczyk oraz dziekana Wydziału Nauk o Sporcie, pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Stefaniaka. Proszę o wystąpienie przedstawicieli absolwentów. Magister Aleksandra Berezowska, magister Wioleta Pilarska, magister Beata Pożarowczyk, magister Agnieszka Wojnarowska, magister Mateusz Fiłon, magister Adam Pawlikiewicz. Promocję na stopień doktora otrzymało 26 osób. Ślubuję uroczyście, że zawsze będę postępować tak, jak tego wymaga godność nadanego mi stopnia doktora. Ślubuję uroczyście, że w miarę moich sił będę przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania nauki. Ślubuję uroczyście, że zawsze i wszędzie dbać będę o dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w której uzyskałem zaszczytny stopień doktora nauk o kulturze fizycznej i że w razie potrzeby służyć jej będę pomocą wedle moich możliwości. Berła rektorskie, proszę o odprowadzenie doktorów. Przystępujemy do promocji na stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W imieniu jego magnificencji rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
pytam, czy przyrzeka Pani, że zachowa zawsze we wdzięcznej pamięci Akademię Wychowania Fizycznego, w której uzyskała veniam legandi i będzie nieustannie prowadzić badania naukowe. Wreszcie, że nie zaniedba żadnych obowiązków doktora habilitowanego. Czy przyrzeka to Pani z całym przekonaniem? Proszę o zajęcie miejsc. Proszę o wręczenie dyplomu pani doktor habilitowanej Alicji Dziubie-Słoninie, która na podstawie osiągnięć naukowych o tematyce normy biomechaniczne w diagnostyce klinicznej chodu dzieci z porażeniem mózgowym uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nadaje panu profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Jerzemu Smorawińskiemu tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Profesor Jerzy Kazimierz Smorawiński to człowiek wspaniałej osobowości, który swoje życie zawodowe poświęcił nauce oraz rozwojowi sportu. To właśnie sport i nauka w szczególny sposób łączą pana profesora z naszą uczelnią. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przez 70-lecie swojej działalności była, jest i będzie niezawodnym protektorem sportu i właściwie właśnie pan profesor Jerzy Smorawiński pięknymi kartami zapisał się w działalności na rzecz jej rozwoju. Profesor Jerzy Smorawiński urodził się 28 marca 1942 roku w Poznaniu. W 1965 roku ukończył w rodzinnym mieście studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. W latach 1971-75 uzyskał kolejno pierwszy i drugi stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalizację z medycyny sportowej. W 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1991 stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk medycznych. W roku 1992 profesor doktor habilitowany Jerzy Kazimierz Smorawiński został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego we Poznaniu, przepraszam, a w 2001 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Uczestniczył w licznych stażach zawodowych, między innymi w Jordan Hill College w Glasgow w 1978 roku, w Instytucie Medycyny Sportowej w Kolonii dwukrotnie, w 1982 i 1984. W latach 1965-1975 profesor Smorawiński pracował jako asystent wojewódzkiej przychodni sportowo-lekarskiej w Poznaniu, a od 1975 roku do 2000 kierował tą jednostką. W latach 1984-1992 był kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej AWF w Poznaniu, a od 1992 roku kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej tej uczelni. W tej chwili nazywa się to Katedra Medycyny Sportowej i Fizykoterapii. W okresie 1992-1996 pełnił funkcję prorektora do spraw studenckich w AWF w Poznaniu, a w 1996 do 2002 rektora tej uczelni. W 2008 po raz drugi został wybrany rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a od 2012 roku po raz trzeci objął to stanowisko na kadencję 2012-2016, czyli obecną. Uznanie profesora Jerzego Smorawińskiego w poznańskim i ogólnopolskim środowisku akademickim zaowocowało wybraniem go na funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania, którą pełnił w latach 1999-2002, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce oraz członka prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Imponująca i niezwykle bogata jest także aktywność organizacyjna, krajowa i międzynarodowa w obszarze nauk o kulturze fizycznej, jak i w różnych strukturach sportu wyczynowego. W latach 1974-2000 był lekarzem kadry narodowej Polski w hokeju na trawie. Od 1976 roku członkiem zarządu, następnie wiceprezesem, a w latach 1991-2001 prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Od 2001 roku jest honorowym prezesem tej organizacji. Wchodził także w skład władz i Komisji Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie oraz Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie. W latach 1980-2006 był członkiem Komisji Lekarskiej Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie, a w latach 1994-2002 członkiem Rady Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie, a także medycznym doradcą Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie. W
latach 1989-92 był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, a mówiący te słowa był jego bezpośrednim współpracownikiem. Wchodził także w skład Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie, a w 2001 roku został konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny sportowej. Profesor Jerzy Kazimierz Porawiński przewodniczył także Radzie do Spraw Kultury Fizycznej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2008-2011 był doradcą ministra sportu i turystyki. Bardzo poważnie i konsekwentnie angażował się w działalność instytucji polskich i zagranicznych zajmujących się problemem dopingu w sporcie. Czynił to umiejętnie, odpowiedzialnie, z właściwym sobie wyczuciem wagi problemu. Był m.in. przewodniczącym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w latach 1993-2006 oraz przedstawicielem Polski w grupie monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy w latach 1993-2006. Należy szczególnie podkreślić, że z ramienia rządu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1999-2002 uczestniczył we wszystkich spotkaniach międzyrządowej grupy konsultacyjnej wypracowującej zasady funkcjonowania organizacji Światowej Agencji Antydopingowej. W 2002 roku wyróżnił się jako twórczy współautor protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Antydopingowej. Brał aktywny udział w światowych konferencjach antydopingowych, na przykład w 1999 roku w Lozannie, w 2003 roku w Kopenhadze, w 2013 w Johannesburgu, przyczyniając się do wypracowania jednolitego stanowiska. Był także wyróżniającą się postacią spotkań ministrów odpowiedzialnych za sport w Bratysławie w roku 2000, w Warszawie w 2002, a w latach 2009-2011 pełnił zaszczytną funkcję przedstawiciela Polski w grupie ekspertów Unii Europejskiej do spraw dopingu. A w 2009 podobnie przewodniczył w Polsce Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Profesor doktor habilitowany Marek Mędrek w swojej recenzji pisze następujące słowa. Działalność naukowa profesora Jerzego Kazimierza Smorawińskiego jest obszerna i istotna z naukowego punktu widzenia. Jego badania wynikały z zagadnień aktualnych w nauce światowej, tak w kontekście wykrywania szczegółowych zmian fizjologicznych zachodzących pod wpływem aktywności fizycznej, jak i w aspekcie ich praktycznego wykorzystania. Według profesora doktora habilitowanego Andrzeja Klimka, pan profesor Smorawiński zawsze potrafił umiejętnie łączyć pracę organizacyjną i społeczną z pracą naukową, co jest zadaniem niezwykle trudnym. Był kierownikiem projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu wówczas Badań Naukowych. Jest autorem ponad 100 prac z obszaru fizjologii wysiłku fizycznego publikowanych w renomowanych czasopismach, na liście również znajdujących się na liście filadelfijskiej. I oczywiście w bardzo ciekawych wydawnictwach konferencyjnych. Do najważniejszych osiągnięć pana profesora zaliczyć należy opracowanie i zastosowanie w praktyce testu ketokolanozowego, wzbogacającego interpretację wyników testów antydopingowych. Dorobek naukowy profesora Jerzego Smorawińskiego miał charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny, wnosząc wiele nowych wartości do nauk o kulturze fizycznej. Znaczna, zarazem bardzo istotna część dorobku pana profesora dotyczy problematyki związanej z nielegalnym wspomaganiem aktywności sportowej. Doping, rozumiany jako nadużywanie różnych substancji, stał się plagą obecnych czasów. Szacuje się, we współczesnym świecie stosuje różne formy wspomagania 15 milionów osób, przy czym czynią to często osoby coraz młodsze. Należy podkreślić, kwestia ta dotyczy nie tylko sportowców. Profesor jest również autorem szeregu publikacji o tematyce antydopingowej, które oceniały występowanie tego zjawiska w różnych środowiskach. Warte podkreślenia jest także autorstwo lub współautorstwo licznych rozdziałów w podręcznikach, m.in. medyczna kwalifikacja do sportu, doping w sporcie, czy fizjologia wysiłku sportowego, jak też system zwalczania dopingu w sporcie. W swojej działalności publikacyjnej zwracał także uwagę na ważny problem zanieczyszczeń suplementów diety substancjami zakazanymi przez organizacje antydopingowe, a zarazem szkodliwymi dla zdrowia. Ta część dorobku naukowego profesora miała znaczący wpływ na właściwe postrzeganie problematyki nielegalnego wspomagania wysiłku fizycznego w środowiskach sportowych w naszym kraju. Profesor doktor habilitowany Jerzy Kazimierz Smorawiński na tym szczególnie trudnym i delikatnym polu walki z dopingiem konsekwentnie eksponuje podejście w najwyższym stopniu etyczne. Zawsze prezentował głębokie poszanowanie nie tylko podstawowych zasad uczciwej walki sportowej, ale dodatkowo uwzględniał także potrzebę dbałości o zdrowie psychosomatyczne osób uprawiających sport.
Najbardziej cenię w profesorze jego skromność, życzliwość i niezwykłe ciepło w kontaktach interpersonalnych, które mimo zajmowanych najwyższych stanowisk pozwoliły mu pozostać lubianym, cennym i po prostu dobrym człowiekiem. Doświadczyłem tego przez wiele lat kontaktów służbowych i prywatnych z panem profesorem, którego mimo różnicy wieku zawsze mogłem potraktować jak rówieśnika. To cechy spotykane coraz rzadziej, dlatego warto podkreślić ich znaczenie, gdyż ukazują osobę, która potrafi z dystansem podchodzić do swoich osiągnięć. To wreszcie cechy, które oprócz sukcesów naukowych i organizacyjnych powinny charakteryzować każdego kandydata do najwyższej godności akademickiej. Analizując całokształt imponującego dorobku życiowego profesora doktora habilitowanego Jerzego Kazimierza Smorawińskiego, doceniając jego wielkie zasługi dla nauki, pogłębiania wartości humanistycznych sportu polskiego i światowego, w tym szczególnie w walce o czystość i uczciwość w sporcie, należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to postać wyjątkowa w skali nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Zdaniem recenzentów profesor doktor habilitowany Jerzy Kazimierz Smorawiński w pełni zasługuje na wyróżnienie najwyższą godnością akademicką, czyli tytułem doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Na podstawie recenzji, a także własnych doświadczeń i aktualnego rozeznania przedstawiam Państwu tę niezwykłą postać. Szanowny Panie Profesorze, Pana działalność naukowa, organizacyjna, społeczna i polityczna w pełni zasługuje na wyróżnienie najwyższą godnością akademicką. W dowód tych zasług Akademia Wychowania Wyższego we Wrocławiu obdarza Pana profesora godnością doktora honoris causa. Doctorande clarissime, qui questionum physiologicarum ad corporis contentionem spectantium sagax subtilique indagator compliurumque disputationum scriptor insigne in studies nomen comparavisti. Ego, promotor legitime constitus de Georgium Smorawińskim, medicinae doctorem habilitatum, biologiae medicae et physiologiae professorem ordinarium, academiae educationis physicae poznaniensis de Eugenio Piasecki nominate, rectorem magnificum, societatis medicorum atleticorum polonae, item societatis polonale al sulegiam pretensem ludentium, presidem honorarium muneribus legiti ad summum rei publicae polonarum senatum electi. Egregi sum functum splendidissimi polonae restitute ordinis officialum hominem et honestate et bonevolentia conspicium. Qui hant medicum in eo colacavisti industriam ut diversi academicorum polonarum circuli eis disciplinis exquirendis dediti quae ad rem atleticam pertinent consilia sua communicato consociadoque reborarentur, qui huic Bratislavensi Academiae per trebonavolus rationes nostras amice semper sublevavisti, qui regus gymnisis sum opere dilectis de purhla ila neque ullis sordibus maculata ludicorum specie colenta provehendaque bene est meritus decreto facultatis educationis physicae Apisimique Senatus Academii Educationis Physicae Vratislaviensis Scientarium et Culturam Physicam pertinentium doctorem honoris causa creo. Creatum renuncio atque doctoris honores iura et privilegia omnia inter confero in esique rem fidem hot diploma Academiae sigillo muntium tibi in manus strado. Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył brązowym krzyżem zasługi doktora Jacka Grobelnego. Minister Edukacji Narodowej przyznał medal Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnieni zostali
Doktor habilitowana Małgorzata Mraz, profesor AWF, doktor Edward Caban, doktor Ryszard Jasiński, doktor Piotr Kunysz, doktor Maciej Mraz. Tylko z wielką przyjemnością Państwu poinformować, że pani wicewojewoda jest absolwentką także naszej uczelni. Dziękujemy bardzo. Jego magnificencja rektor, profesor doktor habilitowany Juliusz Migasiewicz, przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Indywidualną nagrodę pierwszego stopnia za działalność naukową otrzymują profesor doktor habilitowany Jan Chmura, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dzięgiel, doktor habilitowana Anna Skrzek, profesor AWF. Jego magnificencja rektor przyznał wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe. Otrzymują je następujący studenci. Pani Joanna Linkiewicz, pan Filip Broniszewski, pan Rafał Omelko.